zespół polski. Wysoka piłka w środek tam do Lubańskiego. Lubańskiego nie ma na miejscu. Jest Lato. Lato teraz. Dejna. Zwód. Dejna. Przerzut piłki. Boniek. I bramka. Tak to, proszę Państwa, bywa, że najlepszy zawodnik na boisku, w tym przypadku bramkarz Peyton, popełnia błąd. Zdarza się to wiele razy. Peyton, wyskakuje mu piłka, odbija się od słupka, jest Boniek i piłka z Witewa. Zbigniew Boniek uzyskuje w 6. minucie bramkę dla reprezentacji Polski. Skromny jubileusz, bo jest to 5. bramka Zbigniewa Bońka, strzelona bardzo przytomnie w taki oto sposób. Co to znaczy iść za strzałem? Wątpliwie w dzisiejszym spotkaniu kapitana naszej drużyny. Dejna bowiem zwykł być zawodnikiem, który wchodzi w grono napastników w okolicy, kiedy akcja przesuwa się na połowę przeciwnika. Tutaj tymczasem gra bardzo głęboko cofniętego, o właśnie tak jak w tej chwili, ale zbliża się pod pole karne. Piękna bramka Kazimierza Dejny. Pierwszym jego takim solowym rajdzie przez 30 metrów boiska. Proszę zwrócić uwagę na czystość uderzenia tej piłki, która uciekła w momencie, kiedy bramkarz był przekonany, że trafi ją wyciągniętymi rękami. Ale, proszę Państwa, 2-0, 15 minuta gry drugiej połowy. Kazimierz Dejna strzela drugą bramkę dla reprezentacji w meczu z Irlandią, a już 44 w 90. Po prawej stronie Wójcicki chyba zdąży. Bliższą drogę miał Szymanowski. No i szkoda, że w sposób spokojny jakoś, o właśnie, chociażby w taki sposób nie potrafimy tę gry w środku pola ustawić. Uwaga, dośrodkowanie, gol! Chował się do tego Szczupaka. Piękny lot środkowego napastnika Zagłębia Sosnowieca właśnie i hop, tak pada trzecia bramka dla biało-czerwonych. Włodzimierz Mazur w 36 minucie gry drugiej połowy uzyskuje no przepiękną bramkę. Jeszcze raz ujęcia innej kamery. Ślicznie to koledzy z łódzkiego ośrodka ustawili tę kamerę.